Witam wszystkich. Ponownie w lesie. Ponownie powinny być grzyby. O ile będą. Jak nie będzie w tym miejscu, to przeniosę się w inne miejsce. W zależności jak dużo uda się tu zbierać, a tam ewentualnie się dozbiera więcej. Chyba że w tym miejscu będzie więcej, to już tam na drugie miejsce nie pojadę. Jest 17 sierpień 2023 roku, więc można zacząć zbieranie grzybów. No i zaczynamy od niemki. Coś czuję, że ten rodzaj grzyba będzie w dniu dzisiejszym dominował, czyli powinno być ich najwięcej. Niektórzy nie zbierają tych grzybów ze względu na blaszki, boją się po prostu. No bo jak blaszki, to może być grzyb niejadalny, ale ten akurat jest na 100%. Tu się chowa jeszcze jeden. Dziwne, że tak pojedynczo. Zazwyczaj ich jest bardzo dużo. Powiedzmy bardzo duże skupiska. No ale to takie małe, może niedawno co wyrosły, a większa ilość będzie nieco później. No nic tu w pobliżu nie widać. A chociaż tu jeszcze coś wystaje. Taki malutki. No, powinno być ich znacznie więcej. Są i podgrzybki. Raz, dwa, trzy. Więc już są dwa rodzaje grzybów w dniu dzisiejszym. I wpada kolejny rodzaj grzyba. Kurka. Taka większa. Na razie jedna sztuka. Także trzy rodzaje grzybów już są. Ten to raczej niejadalny. Szukamy dalej. Tutaj sobie siedzisz, mały koleżko. Niedawno co wyrósł, bardzo ładny. Robaki nie zdążyły jeszcze się dobrać do niego. No ostatnio miał padać deszcz, a z tego deszczu nic nie było. Za to było mocno upalnie, więc trochę w lesie zaczyna być znowu sucho. A jeszcze kilkanaście dni temu było w miarę mokro. Także nie wiem, jak to dalej będzie z tymi grzybami. Czy będą, czy trzeba będzie czekać znacznie dłużej. Aż popada i urosną nowe. Tutaj mamy bardzo fajną kolekcję niemek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 9, 10, 11. Tej to nawet nie liczę. Pewnie gdzieś tu obok mogą być schowane pod tymi liśćmi. Tak jak tutaj. 12 co najmniej jest. Praktycznie w jednym miejscu. Czasami się trafiało po 20-30 sztuk w dawnych latach. Dobrych latach grzybowych. Tu też mamy sporo niemek. Raz, dwa, trzy. Tego nie liczę. Cztery, pięć, sześć, siedem, chyba tylko siedem. Ale dobre i to. Tutaj wpada kilkanaście niemek, a tu prawie, żebym nie zauważył, schowała się za liśćmi kurka. I to całkiem spora. No, bardzo ładna. Trzeba poszukać, może będzie więcej pod tymi liśćmi. Niecałe pół godzinki zbierania. 32 niemki. 8 podgrzybków oraz 3 kurki. Ale to troszeczkę za mało, więc trzeba się przejechać w drugie miejsce. Tam trzeba dozbierać trochę więcej. Mam taką nadzieję. Jestem
na nowym miejscu, niecałe pół kilometra dalej od poprzedniego, akurat w tym miejscu, gdzie znalazłem ostatnie borowiki, więc zobaczymy teraz, czy może uda się coś tutaj znaleźć nowego, albo i nie. Taki wielki grzyb się znalazł. Pewnie będzie robaczywy. Najprawdopodobniej. Już tu pleśń zachodzi. To nawet jego brać nie będę. Ale jakieś 2 metry dalej coś tutaj ładnego wyrasta. Ale to nie jest borowik, tylko podgrzybek. No i chociaż nie ma borowików, ale przynajmniej kurka jakaś jest. I tutaj powinno być ich znacznie więcej. Takich malutkich, ale bardzo fajnych. No na razie tutaj spora ilość kurek. Kilka takich większych, ale sporo jest dosłownie o takich malutkich liliputów. Już są 33 sztuki. Kurki się chyba skończyły, bo one w tym lesie są praktycznie w jednym miejscu. Kiedyś to nawet udało mi się ponad 100 zebrać. Głównie takich malutkich, ale zawsze to coś. No ale tym razem mamy tutaj podgrzybka, więc podgrzybki też się tutaj znaleźć. No już trochę nadjedzony. Ten to raczej nie. Gdzieś tu coś jeszcze widziałem. A może i nie. No gdzie on jest? Powinien być gdzieś tu drugi. No chyba go nie zgniotłem. A tu jest. No ale tym razem kozak. Taki malutki. Ale gdzieś tu podgrzybka widziałem. Halo? Gdzie jesteś? Tak się kamufluje, że niby na niego spoglądałem, a jednak nie widziałem. Też już trochę nadjedzony. Ale coś wykorzystać się zawsze da. Nawet z takiego nadjedzonego. No jest w tym lesie kolejna Niemka. Tam dalej, jak pójdę, to zapewne powinny być takie większe plantacje tych Niemek. Ale tam widzę coś w oddali jeszcze innego. Jeszcze tu się podgrzybek kryje. Też taki trochę nadjedzony. No tutaj zawsze ładnie wyglądają, ale pod spodem nieco gorzej. Może dziś jeszcze coś małego się kryje. Ale chyba nie widać. A ten cwaniak gdzie się tutaj chowa? Po drodze jeszcze widziałem sporo takich spleśniałych podgrzybków. W zeszłym tygodniu sporo padało. Grzyby wyrosły. A od kilku dni nieźle praży słońce. Jakby pleśnieją. Ale ten jest dobry. W tym miejscu zawsze była tak zwana plantacja Niemek. Szybko można było nazbierać po 20-30 sztuk. Ale w tym roku albo już ktoś był, albo za bardzo nie wyrosły. Na razie mamy tutaj jedną sztukę, drugą, trzecią. Czwarta, piąta, szósta, siódma taka brzydka. No i może gdzieś tutaj w gąszczu się uda znaleźć takie malutkie. No ale powinno być ich znacznie więcej. Tu jeszcze coś jest. To nie to. No nie ma. Albo ktoś był przede mną i wyrwał resztę. Ale te kilka sztuk zawsze się przyda.
No i mamy tym razem podgrzybki. Jeden większy, jeden nieco mniejszy. Tam kawałeczek wcześniej kolejne miałem dwa, takie podobne do tych. Kolejna pojedyncza sztuka podgrzybka, bardzo fajnego. Dzisiaj bardzo fajna pogoda jest, 21 stopni, słońce za chmurami, jest też wiaterek, no i dobrze się spaceruje po lesie. Nie jest gorąco od tego zbierania, czyli ciągłego nachylania się. Bardzo fajnie, lubię taką pogodę, gdzie jest wiaterek, a słońce nie praży, tak jak to było 2 dni temu. Ze 30 stopni i była jedna wielka masakra. No, chyba powoli się grzyby kończą. Już tu chodzę chwilkę i nic za bardzo nie widać. Tu jakiś się skrywa jeden. Kolejna Niemka. A czemu tylko jedna? Powinno być tu ich całkiem sporo. No ale trudno. Tam w oddali coś widzę białego, więc może będzie więcej. Tamte dwa były niejadalne grzyby, ale kawałeczek dalej. Jeden podgrzybek i gdzieś tu był drugi. Taki malutki. Gdzie się tu chowasz? Jeszcze mi tu komar lata. Takie maleństwo. Jak się chodzi wyprostowanym, to jakoś komary nie za bardzo atakują, a tylko jak się człowiek schyli, to już coś lata przed oczami. Kolejny bardzo fajny podgrzybek. A gdzie jeszcze jeden? Gdzieś tu obok powinien być. Albo się dobrze zamaskował. Albo po prostu nie ma. No ale tym razem chyba nie ma. Szkoda. Kilka metrów dalej. Kolejne Niemki. Jedna, druga i trzecia. I znowu mnie komar atakuje. Także Niemak jest całkiem sporo. Fajnie. Koniec na dzisiaj ze zbierania grzybów. Więc będzie podsumowanie. O ile się nie pomyliłem, powinno być 52 Niemki, 33 kurki, 27 podgrzybków i jeden kozak. No niestety tym razem borowika nie udało się zebrać, no ale to nie szkodzi, są inne grzyby, ponad setka, jest fajnie, ja z tego dnia jestem zadowolony, jakaś godzina i 35 minut zbierania, no Niemki zazwyczaj szybko się zbiera, bo po kilkanaście sztuk, chociaż były takie czasy, że było znacznie więcej w jednym miejscu, ale ogólnie dzisiaj nie jest tak źle. Zapewne za parę dni będzie kolejne grzybobaranie, a na razie to tyle z dzisiejszego dnia. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.